Niestety, po dłuższych walkach Sir Legolasus postanowił w końcu się poddać. Niestety, jego wszystkie starania nie poszły na marne. Wszyscy go zapamiętamy. Zapamiętamy też to, że zaczął swoje państwo Putrin Stamp i doprowadził wielu ludzi, którzy mieszkali w tamtym mieście, do stanu szczęścia. Ale niestety, jak to bywa, możecie zobaczyć, że... Wow, no tego nie widziałem. O, dobra, przepraszam. tak ogólnie to cześć, ona wszystki tu z Konsper i chciałem w sumie kończyć ten sezon, ale nie zobaczyłem sytuacji na mapie. Patrzcie, co tu się fucking dzieje. Orkowie wypychają tych skurczysynów. Patrzcie. Ile im zostało tych? Został im jakiś parawon? Tutaj ten... Dobra, zobaczy. Nie, w sumie postanowiłem, żeby skończyć powoli tą serię. Nie tyle, co może skończyć serię, ale jakby zacząć nowy sezon serii. Czyli zaczniemy na przykład sobie nową postać, zrobimy nowej rasy. Muszę włączyć stopy, przepraszam. Zrobimy sobie nową postać nowej rasy, zaczniemy na jakimś nowym terenie. I wtedy rozpoczniemy oficjalny już drugi sezon. I tak to zobaczymy, jak to będzie szło. Ale chciałem to zrobić, chciałem teraz was wprowadzić, że będziemy walczyć do upadłego z tą naszą armią, aż tak nas nie wyruchają, że będę tylko samemu i bez w ogóle wojska, NPC-ów, wszystkiego. Chciałem to zrobić przed chwilą. Z Arabusami, bo z Arabusami, jak widzieliście, postanowiłem się napierdalać. Oni mają tylko jedną wojnę, znowu zrobiłem podobny błąd jak z tymi szczurami. Ale widziałem, że szczury dostają taki wpierdol, że teraz im wbije nóż w plecy, że tak powiem. Jednostki mam nawet bardzo fajne. Powiem wam, że jednostki tych szkieletów są OP, naprawdę. Szkieletowe jednostki bardzo fajne. Szczególnie łucznicy i reszta. Zbierzemy sobie jeszcze większość troszkę woja. A, nikt nie chce. No i zobaczymy, to może być, to nie musi być jeszcze koniec naszego tutaj let's playa, naszych zmagań. Spróbujemy się im wbić tam koło orków, bo uruki chyba nie będą chcieli z nami wojny robić. Miejmy nadzieję, że nie. Ale nieźle im wjechali w Praven, w ogóle nie wiedziałem, że jest takie możliwe, że w ogóle to jest możliwe. Także wiecie, ile siana? O, mamy bardzo mało siana. A nie będzie fajnie, jak tam tutaj zaraz coś wyjebą nam rachunek i będzie kupa. Dobra. Zobaczymy jeszcze, jak tam wojna idzie w ogóle urukom, bo się okaże, że oni dostają bardziej w dupę niż szczury od nich, nie? Także to też trzeba zobaczyć. I myślałem, żeby sobie zacząć już jako jakbyśmy drugi sezon, to albo właśnie kościakiem, że będziemy kościotrupem latać, albo krasnoludem, a krasnoludem byłoby bardzo ciekawie, albo urukiem, bardzo fajnie orkiem by mi się grało. I urukiem byłaby też bardzo ciekawa rozgrywka, bo wydaje mi się, że jakbyśmy byli urukami, to wojna głównie Imperium i Krasnoludy, bo zobaczcie, co tu się dzieje. Chaos tak naprawdę wypiera wszystkich. Patrzcie, Chaos robi tą inwazję na Imperium. Imperium było ruchane przez tak naprawdę Brytania, Kingdom of Brytania, ci niebiescy się im wybali tutaj, nul mieli i tak dalej. Oni jednak powstali, myślałem, że już będzie po ich frakcji, oni powstali. Wojna ostra jest z Chaosem między nimi. Krasnoludy się chyba z goblinami napierdalają, chyba mnie pamięć nie myli. I chyba z urukami. Orkowie się jednak z tymi szczurami napierdalają. Z Brytanią chyba. I jeszcze z kimś tam, ale... No, jak widzicie tutaj na przykład, to ten zamek przejęły mroczne elfy i zrobiły nagle pokój. Miałem nadzieję, że sobie przejmę ten zameczek. I wiecie, wojnę będą mieli nadal i będą się ruchać, no ale teraz mają pokój, no to niech się pierdzielą. Tak naprawdę się wymienili, tutaj jest ich zamek, a tu jest ich zamek tamtych high elfów. W ogóle królestwo tych lizardmenów, człowiek i jaszczurka tak na polski, w ogóle ich nie... Są bierni, nic nie robią. Ja, ci Araby też, oni też są bierni. Piraci to już nie wspomnę, myślałem, że będą się napierdzielać z nimi. No ale lecimy, zobaczymy z tym naszym planem fajnym, bo bardzo by mi się to przydało teraz. Bardzo mi się przydała ta wojna właśnie. Teraz byśmy ich nie dość, że wyruchali, to jeszcze byśmy mieli dobre stosunki z... O, tu jest jakiś... Co to jest za oddział? O 10-2, to jebać. O, Lord Abdul Kaliku, znaleźliśmy Abdula. Tu nadal jest ten sam niezmieniony garnizon, który mnie ruchał, pamiętam. Także na razie to sobie odpuścimy. No zobaczymy, możemy... Możemy w sumie zobaczyć. No, gdamy ich jak zwykle, one tam jest...
lądrowane. Jak tam? Tu? Nie. Garnizony w zamkach są niezmienione. Póki się one nie zmienią, to gówno zrobimy. Pójdziemy sobie jeszcze do Skaven Blight, a w sumie tutaj jeszcze do tawerny, żeby sprzedać tych więźniów, których tam mam. No i zobaczymy, nie jest powiedziane. Jeżeli... No nie. Chyba sobie ja robicie, że bandyci mnie zaatakowali. Naprawdę? Bandyci? O, i właśnie, zmieniłem sobie. Mam teraz... miecz dwuręczny. A ponieważ mam go, bo ma troszkę mniejsze obrażenia o 1, ale ma o wiele większą szybkość napierdalania i o wiele większy zasięg, także to już w ogóle nie wspominam o tym, nie? Dobra, sprzedamy to, potrzebuję siana, potrzebuję dużo siana. Goody. O, kak. Dobra, to sprzedajemy. Do tawerny. Miałem to zrobić na początku. Czy jest ransom? Leoport. Leoport nie są fajni. Leoport, Eleanor. I tak, czekam na update'y. Muszę wejść na forum tego moda, ponieważ może już jakiś update wszedł, a one tutaj mi się nie pojawiają. Oh fuck, co ja zrobiłem? I niestety mi się nie pojawiają te update'y, nad czym ubolewam. Co tutaj jesteś? 54, jakiś Skaven Blight. No tu ich jest w chuj dużo, nie? Ale jednak oddziały mają takie tutaj mało, ale dużo ich jest jak się zbiorą w kupę, nie? No to są właśnie, to jest ten cechasz tych szczurów. A i tak dostali w dupę ostro od orków. Dobra. No nie, jednak nie. Chyba, wiecie co? Za duży rozpierdol się zrobił teraz na tej mapie świata. I patrzcie, mamy dzień 400 któryś, to już drugi rok mija w tej grze. Wiem, że dużo naszego progresu pójdzie w pizdu się jebać, ale chyba postanowiłem już na 100% i skończymy pierwszy sezon, tak, kochani? Skończymy pierwszy sezon. Niestety widocznie już tak miało być, że Sir Legolasus nie było opisane mu zostać królem i mieć swoje własne państwo. Niestety musiał być ciągle do końca swoich dni tak naprawdę liderem najemników. No niestety, ale musicie przyznać, że seria bardzo fajna. Szczególnie te wszystkie momenty, jak na przykład ktoś nas tam jechał, jak odpieraliśmy 55. oblężenie Putrid Stamp, jak tam nas jechali 1000 ludzi naraz. Ale no widzicie, tak się bardzo staraliśmy, a jednak gówno to dało. Może nie gówno, ponieważ... Patrzcie na tą armię Imperium. No nie! No po prostu fucking no nie! Patrzcie to, jak idzie. To oni robią jakąś tą, chyba na Brytanię. Oni się z Brytanią napierdalają. Pójdziemy sobie do Paravon. Bardzo mi się przydało, jakby Imperium poszło na Skavenów teraz. Wiecie, na szczury. Szczury by mi się przydało teraz. A, tutaj oni się napierdalają. Ile tam... A, dobra, 303. Ile ich tam jest? No, ile ich tam jest? Powiedzcie mi. Aha, 57 versus ilu? Haha, 1000, słuchajcie, 1000, nie mają szans. A ile w tym zamku jest? Bo ten zamek był sobie w sumie prze... A nie, też jest Undersiege. Ale nie, patrzcie. Ale patrzcie, jaki tu jest mało ich. I teraz Brytania im się wpierdala tam, dobra, wiecie co? Znajdę szybko jakiegoś lorda szczurzego. Do wyruchania. Caravan Tomb King Empire, nie myślałem, miałem nadzieję na karawany tego. Dobra, czy... Nie, ja nie mogę wypowiadać wojny, nie mogę na dalekość, ale chciałbym bardzo ich teraz wyruchać. Chciałbym ich wbić tutaj i najwyżej będę się bronił do ostatniego żołnierza, do ostatniej krwi, do ostatniej zbroi i jechać ich, bym chciał. O, Paravon odbili, dobra, to znajdźmy jakiegoś jednego Skavena. Żeby sprowokować go i się z nim napierdalać, bo to jest jedyny... Oj, źle poszedłem, przepraszam. Dobra, wbijaj tu szybciej, nie mam czasu. Ty, ale chciałbym na przykład, żeby Skaven Blight został oblegany przez Imperium, nie? 237 versus Orkowie, no nie, karawany to raczej wam nie pomogę, karawanie. Ale tak bardzo teraz powinni się, tak mi się przydało to napierdalanie. Dobra, 71, ile tu masz? Skaven Slave, Spikemaster. Powinniśmy sobie dać radę. Ogrów ile? 3 ogry, dobra. Rozjebiemy go. Tak, pokażę wam siłę tych kościaków. Demands i lecimy szybko później po tym. Moje... Tak, surrender, daj.
Haha, jebać cię. No i mamy dwie wojny. Po tym, jak nam się uda w ogóle ustabilizować to wojnę to robimy tak, że. Oj, no nie wszyscy nie czarujcie. Dobra. To robimy pokój szybko, robimy pokój z tymi. Z Arabusami. Arabusy by się przydały, żeby zrobić z nimi pokój. Bo strasznie na nich naekspiłem sobie expa wszystkim żołnierzom, także w kurwie nie będą na pewno na potęgę. Teraz, cześć, panowie. Strzelać! Czemu ogi bogi? Aha, bo zapomniałem, żeby mu wydać inny rozkaz. Fuck. Dobra. Infantry charge, cavalry charge. A my też charge'ujemy. No, jedziemy! Nie powinni mieć dużego. Ale ja teraz mam ten podwójny i mi się. Nie powinno być dużym wyzwaniem. O, widzicie, tam mumia była. Mumia też jest bardzo fajna. Ma podwójny miecz. Ale żem dostał w pierdol 83 damage'a z pistoletu. No nie. Dobra, no nie udało nam się to. Ty, powinni sobie dać radę, przecież oni nie są tacy źli. No dawajcie, panowie, dawajcie, panowie. Dajcie! Ruchać ich! No piraci są chujowi, no to się przyznam. O, tu są nasi pikinierzy. To jest orkowy łucznik, to jest bardzo fajny. Dawajcie, tam są. Strzeloć! Bardzo mnie to boli, słuchajcie, że oni mają broń palną. To im daje bardzo dużą przewagę. Tylko to im tam daje taką dużą przewagę, tylko to. A jakby nie mieli broni palnej, a Arabusy są tak fajne na tyle, że nie mają broni palnej, mają same strzały. I moi wyciągają tarcze. No jest po nich, nie? Wtedy, w tym momencie. No dobra, dawajcie. Powinniśmy dać radę, no dajmy radę. Jedziemy ich w sumie. Mówiłem, że ich rozjebiemy, a dzięki temu słabsi pójdą się jebać, a najsilniejsi przetrwają. To są tacy bandyci, bardzo fajni. Chyba. Jesteście fajni? No, jesteście. Bardzo dobra. Napierdalałem się, tutaj jest asasyn, wyjebane. Ale kościotrupy bardzo wam polecam, jeśli kiedykolwiek będziecie grać na tym modzie. Kościotrupy są OP. OP są jeszcze orkowie i krasnoludy. I tak naprawdę zrobiłem błąd, że rekrutowałem też szczury i reszta tych skurwieli. Aha, tylko 10 straciliśmy, ale 50 mamy undetarz. A wiesz co? I tak jesteś zły na mnie, także jeszcze sobie. Bo tam wszyscy są wkurwieni na mnie. To jest to. Dlatego musimy się ich pozbyć. No bo nie ma szans, żeby z nimi zrobić pokój, nie? No i macie w tym momencie dwie wojny szmaty z Urukami. I z kimś jeszcze chyba. Może z Brytanią mają też. Z Brytanią mają z Urukami, z Brytanią mają? Haha. Trzecia wojna, śmiecie. No i teraz będą mieli wpierdol duży. Dobra, powinniśmy ich wyminąć, chociaż nie jestem pewien. Powinniśmy ich wyminąć. Oj, uciekaj, 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 uciekaj. Nie chcę wojny, nie chcę. Powinienem zapisać w sumie, bo się wkurzę, jak ktoś mnie złapie. Akurat wtedy, kiedy nie mam w ogóle wojska. 50 mi aż zlundetowali, a to lepsze to niż jakby byli martwi. O, dobra, oni się tam napierdalają. Don't mind me, jak to się mówi. Nie patrz się na mnie. Ja tu sobie. O, Brytania, zaraz wam wpierdoli 500. Jak to się mówi? 500 toma wojskami, coś takiego, coś można powiedzieć. O, ja, ale fajnie. Tylko ten zameczek został tylko dla mnie. Chodź. No nie. No nie, Brytania i mają pokój. Chyba was coś pierdzieli. Czemu? Główny wróg ich mają pokój. No nie. I to jest właśnie najgorsze, że oni od razu pokój za. O, a Brytania mnie kocha, no to fajnie. To fajnie, bo mamy z nimi fajne relacje, bo ruchaliśmy się z nimi. Dobra, czyli teraz, no to wpierdalamy się ich tam, co tam macie. No to może być nawet taki troszkę, nie wiem, czy da się to zrobić, ale dobra, no zobaczymy. Zrekrutuję jeszcze coś, tak na wszelki. O, tornament jest, ale nie wiem, czy mi się, słuchajcie, tornamenty mi się chyba zbugowały, bo nie dostaję siana za wygraną. Nawet jak stawiam pełno, no wiecie, nawet jak wstawiam pełno siana,
To nie wygrywam, zero, nic, tylko nawet czasami mi zabierają golda i tylko renomę dostaję. To jest masakryczne. Nie wiem, czy po prostu. Może dlatego, że miałem minusowy honor. Albo że. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ta tawerna gówno mi dała tak naprawdę. To jest z gówna sprzedajemy. No zobaczymy, ale jak widzicie, chyba jednak kończymy ten sezon. Także sezon pierwszy będziemy mieć chyba za sobą. Ale jeszcze nic nie jest jeszcze powiedziane z konspir. Jeszcze nie bądź taki szybki. No dobra, ale i tak chyba już za sobą będziemy mieć. Rekrutujemy do jakichś podstawowych. Jednostki imperialne też są spoko, nawet. Jednak. No nie, nie może mnie ktoś zaatakował. No ja, no bandyci mnie atakują, jako nie mam szans. Przecież to są gobliny. Dostają. Mam ich na hita przecież. No. Chodź tu, śmieciu. No jeb, jeb, i pyk ci gościu, i je, o fuck, ale co ty zrobiłeś? To już jesteś słaby. No, pierdol się. O, mam Exiego sobie zrekrutowałem, to jest jakiś mały koleś podobny do ryby. Nawet on był za darmo prawie, także go zrekrutowałem. O, dobra. Ale bierzemy tu jakieś jednostki. Dobra, no tutaj Warden, rekrutujemy sobie imperialnych. Imperialnie zostaną w dupkę. Dupkins, bo Kupchings, jak to się mówi. O, chaos przejął ten dziwny zamek w kraterze. Nie wiem, czemu nikt go jeszcze nie odbija. Ale no cóż, co mam się dziwić. Dobra, nie, bo ja chyba już mi się kończy siano. No, mam tysiaka, tylko. Boots. Tak, chip, tak, to za 13 mogę. O, nie, takiego drogiego już nie dostaniecie, śmiecie. Macie żreć zgniłą kapustę! Jak nie, to możecie się pierdolić. Dobra. Nie, nie chciałem pójść do centrum wioski. Chciałem zrekrutować ochotników, dobra. No co, lecimy, bo nie mam co do roboty tak naprawdę. Co zrobić, nie mamy. W Nurnberg czy byłem w Altdorf? Altdorf chyba to był, nie? A może nie? Nie, chyba nie. W Altdorf nie byłem, dobra. Nie! Nie chciałem go to the castle, chciałem do tawerny. O, tawerna. Zinika, to jest właśnie NPC z 750 golda. No kurde, mogliście na początku rozgrywki mi się pojawić. Jakieś drożyzna. Wandering Troubadour. Ransom! Jest, ratujesz mi życie, ziom. Ej, sprzedajemy, sprzedajemy. Na tym ransomie tak się zarąbiście, można dorobić, wam powiem, że to jest masakra. Na samym ransomie. I to jest plus tego ransoma, bo sobie weźmiesz dużo więźniów. Nakłacza. Nakłacza się buguje. O, teraz to powinno tak wyglądać, a tu się buguje w ogóle. O, jep, 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 jep. Dobra. Idziemy, koniec zabawy. O, dobra. Za dużo razy mówię, dobra. Atakujemy na zamek. I mam w to wyjebane, czy. Tak na teraz nie zapisujemy. I właśnie. Doszliśmy do tego momentu, słuchajcie. Pod murami tego zamku rozstrzygną się losy. Czy przechodzimy do następnego sezonu, czy może nie. Wszystko to zależy od naszych dzielnych wojowników. Ale no zobaczymy, zobaczymy. Spróbuję to wygrać. Jednak. Pod tymi murami wszystko się rozstrzygnie. Rozstrzygną się losy Królestwa Sylvan Elwów. Atakujemy! Yeah! Besiege the castle. Jeszcze kwestia jest tego, czy czy utrzymamy ten zamek. A tak! Łuczników jak zwykle wstawiamy do tyłu. Oh shit, dobra. Archers. Oczywiście, bo już te pierdolone healer. Healer gdzieś tutaj za wzgórzem. Ja nienawidzę, nie, słuchajcie, nienawidzę tej pierdzielonej. No chodźcie tu, szmaty. Nienawidzę pierdzielonych tych. Broni palnej. To jest najgorsze gunwo, jaki ktokolwiek to wymyślił. Dobra, łucznicy, rozjebać ich mi. Macie ich zastrzelić tutaj. Dobrze, dobrze. Aha.
No, ruchamy się troszkę tam, ale nic to nie daje. No nie, nie mówcie, że... A, bo oni tutaj strzelają ich z boku. To zaraz ich tu rozwala raz. Oj, i... Jep! No i nie strzeliłem chyba. Coś tam robimy, widzę, ale no nie idzie to po mojej myśli. Musimy wbić, bo to jest w ogóle jedyny sens, to trzeba wbić. Dobra, dostał. Uwaga. A, nie dostał. Wbiliśmy, nie wbiliśmy jak zwykle. Oh, shit. O, no i asep weszliśmy tam. Mumia. Mumie ruch. No nie, mumie są najmocniejszymi jednostkami moimi w tym momencie. Dobra, dostał. Dobra, pudło szmato. Dostał. No nie mów, że koniec bitwy, jeśli nie przychodzi, naprawdę. O, fuck. O, kurde. No cóż, jak to się mówi, by było to na tyle chyba. A nie, ktoś jeszcze jedzie. Pozbyłem się troszkę tutaj strzelców. No zobaczymy, jak wygląda w ogóle sytuacja. Nie wiem, czemu tak mi... Aha, dobra, no tu ich jest chuj dużo. Strzelców coraz mniej... W sumie nie ma już strzelców tak za bardzo. Jeden strzelec to jest. Jakbyśmy tylko tutaj wbili. Chciałbym tylko tutaj wbić. Cóż by było bardzo fajne, ale... A, i tu jeszcze jest strzelec, ale to tam... Ale oni jadą pojedynczo i co? Oni myślą naprawdę, że ich... Wbijać, wbijać się! Jechać ich! Chuja! Walczyć, szmaty! Dobra, jechać. Macie tam jakiś tutaj pikinierzy, coś tam. Leci, leci, leci. Dobrze, najpierw... Nie no, patrzcie jak to wygląda, jak nas ruchają tutaj. Nie, to w ogóle nie ma szans. Nie ma fucking szans. Nie, 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 nie. No nie. Ostatnią walkę, panowie. Na kurwiać. Prawie dobrze. No i jak to się mówi? Chuj. Tak to się mówi, niestety. Nie ma sensu chyba próbować nadal. No dobra, retreatujemy. I oto nasze straty. 31 zabitych, 57 wounded. No, możemy poczekać jeszcze, ale ha. Dobra, no załóżmy, że to była rozgrzewka. Jeszcze fajna jest strategia, którą nie robiłem i której żałuję, że nie robiłem. Że... Oj. Tak, minął czas. Szybko jeszcze, jeszcze raz, jeszcze mamy troszkę czasu. Strategia, której nie robiłem i której żałuję, że nie robiłem. What? Nie chciałem. Aha, Spearmeni to są, ale Spearmeni są chujowi. Tak, i wydałem teraz siano na jakiś Spearmen. Tak, tak, to jest chyba znak, że trzeba zakończyć w końcu. Tak, tak, akceptuj, niepotrzebne mi, potrzebne jest siano teraz. I honor też będzie przydatny. No niestety, no. Co, główne błędy w tej serii, no główne błędy. Główne błędy były takie, że po pierwsze nie dbałem o honor. Nie dbałem o honor. Wszyscy już mnie nienawidzą w sumie. Wszyscy. To jest tak, że od momentu, kiedy nie masz honoru, kiedy masz minusowy honor, relacje ze wszystkimi lordami zniżają się na minusowe. Zniżają się na minusowe. Oprócz tego, masa bugów jest. Masa bugów, to też trzeba dopracować. Co jeszcze, jeśli chodzi o błędy? Na pewno nie powinienem zaczynać tak... W sumie wcześniej nie, to było złe zaczęcie. Nie powinienem... Oni mieli wojnę z tymi imperialnymi, ale oni skończyli. Jak ma więcej niż jedna wojna, to będzie strategia na nową serię. Jak będzie jedna niż... Jak będzie więcej niż jedna wojna... jak tam... To wtedy wbijamy. Wbijamy się pomiędzy tych... tych gości. I wbijamy się, oni nie mają tak naprawdę nic do gadania. Zawsze jak zrobią pokój z jednym, to mają jeszcze następnego, jak teraz widzicie, te szczurki. Ale faktem jest to, że ja już nie mam tak dużo wojska. Raczej wojska, nie mam tak profesjonalnego, miałem kiedyś. To są w sumie, cofam co powiedziałem, kościotrupy może jak ma się same mumie i tych tam guardów, ale... O, i widzicie? Od razu pokój. I ile oni mają wojen? Czekajcie, ile oni mają wojen teraz? Ile oni mają wojen, proszę cię? Ile oni mają wojen? Już wam mówię. To będzie w Notes chyba. Factions jest. Skaven, Underworld. O, tylko wojna z nami.
I widzicie, to tylko wojna z nami jest. I teraz już tak naprawdę nasze jakby ambicje poszły się jebać. No ale co, dobra, no to lecimy na ostatnią bitwę, ja tak tego nie utrzymam. Poczekam jeszcze do nocy w sumie. Ale jakieś tam jednostki, coś tam. No i lecimy! Ostatnia szarża, yeah! Idziemy na ostatni bój. Na ostatni bój, którego wszyscy wiedzą, że tego boju nie da się wygrać. Wszyscy wiedzą, że czeka ich chwalebna śmierć pod murami zamku Devgrinac. Wszyscy wiedzą, że zrobili to w imię swojej ojczyzny nazwanej Królestwem Sylvan Elfów. Niestety, wiedzieli, że wstępując do takiego wojska, jest wielkie zagrożenie śmiercią. Ale byli gotowi na to ryzyko i złożyli przysięgę. Nadszedł czas, aby tej przysięgi dopełnić. Charge, panowie, charge, atakujemy! Yeah! Dobre, archersi, proszę bardzo, tutaj. Dawaj, niby mamy jakąś tam przewagę, że... Ale co? No wiecie, jak to jest, nie? No, już ktoś nas tutaj zginął. No nie, no już przegramy na stówę, niestety. Ale czeka nas chwalebna śmierć, moi żołnierze, kościani i... normalni ludzie też. Tutaj, Norse Riderzy. Czas spełnić złożoną przysięgę. Wszyscy spotkamy się w Elysium. Moi żołnierze, walczyliście dzielnie, ty też walczyłeś dzielnie. Ale niestety, takie jest nasze przeznaczenie. Niebiosa chciały, żebyśmy zginęli tego dnia. Ale walczcie! Walczcie co do ostatniego żołnierza! Walczcie co do ostatniej kropli krwi. No, tylko stajesz w pierdol. O, George! Tylko ja i wy. I mój podwójny miecz. Ostatnia szarża. George, kurde. Jump! George, kurde, atakujemy. Napierdalać. O, ostatnia walka, szmaty. Zrobię tyle damage, ile będę mógł. Yeah, jump, yeah. Jakiś cudem przeżyłem. Ale teraz tylko ty i ja. Kuleję. Czuję, jak ból rozrywa moje mięśnie. I dostałem ciosem ostatecznie. Niestety, Sir Legolasus po... O, w mordę! Straciłem głowę. No nie, ale patrzcie na tą pozę. Nawet w obliczu śmierci jest gotów zachować ostatnią godność. I nawet tracąc głowę, jest gotów wyglądać jak koksów zbroi od mrocznych elfów. Jak władca, nawet w obliczu śmierci. To musiało być jego przeznaczenie. Ale niestety, tak oto upada Sir Legolasus, tracąc głowę w ostatniej bitwie. Zapraszam was do oglądania kolejnych sezonów i kolejnych odcinków serii. Ponieważ nasza historia dopiero się zaczyna.